Cześć, mam na imię Jarek, a mieszkam w Chinach od 11 lat. Tutaj w tej okolicy, to jestem zaraz przy dużych gaciach. Potężne takie centrum finansowo-bankowe, gdzie robię bankowość. Akurat polewaczka polewa. To jest pierwszy wieżowiec w centrum Suzhou. W nim znajdują się teraz wszystkie największe fundusze finansowe. Skończyłem właśnie, zajęło mi ile? 5 godzin 75 minut, 4 operacje. Dlaczego? Banki chińskie raz, że są wolne, dwa, że zawsze jak coś nie da się zrobić przy pomocy systemu, bo system nie pozwala, a bardziej skomplikowane operacje, no to trzeba iść na piechotę i wtedy w okienku trzeba robić. Ale w okienkach mają zawsze, jakimś dziwnym trafem mają zawsze praktykantów, także człowiek się musi umordować. A dlaczego 3 różne banki lub 4 różne banki? Powiedzmy, wytłumaczę dlaczego. Tu jest Bank of China, tam troszeczkę dalej Merchants Bank, Communications Bank, tutaj jest Ping An Bank, tutaj jest mój Guanda Bank. Także tych banków jest tutaj od groma w jednym centrum. No praktycznie w każdym mam, bo tak. Niektórzy robią biznes z bankami bez opłat finansowych. Czyli nie trzeba płacić żadnych opłat za transakcje. Inni wymagają tylko danego banku, na przykład wypłaty pensji, czy założenia spółek zagranicznych, czy na przykład opłat celników. Fajne centrum. China Construction Bank to właśnie, to jest bardzo fajny bank, bo oni kooperują z Bank of America, czyli bardzo łatwo tutaj robić z nimi. A tutaj macie właśnie te wielkie gacie. Dongfangzhimen, czyli droga na wschód, drzwi na wschód, wrota na wschód. Wszystko praktycznie tutaj w centrum zawiera takie elementy, jak to się mówi, elementy wodne, związane z wodą, z kanałami. Dzisiaj nie mam plecaka przepasanego przez siebie, słyszycie, nie dyszę, także to, jednak dziękuję temu obserwatorowi, który zasugerował mi ściągnięcie plecaka lub zmienienie plecaka. No szukam plecaka z twardym oparciem, z twardymi deskami z tyłu, ale nie znalazłem jeszcze. Jak znajdę, to pochwalę się, ale to rzeczywiście to jednak był plecak, miękki plecak, po prostu dusił przepasany, a ja noszę plecak przepasany tak na krzyż przez klatę, a nie na szelkach. Może też było, dlatego to był problem. Problemy z parkingami wszędzie. Pogoda śliczna. Słuchajcie, wczoraj było 28,8 stopni w ciągu dnia. Dzisiaj troszeczkę się zebrało i zrobiło się zimno. Jest 23 stopnie i wiatr, także wszyscy poubierani, kurcze, pomarznięci. Tu wciąż centrum bankowe. China Minsheng, Bank of China, CCCB. Właśnie dlatego ta bankowość i robienie tej bankowości tutaj po prostu jest bolesne, bo praktycznie ominięto systemy ATM. ATM służył tylko do gotówki. Wprowadzono systemy WeChat paymentowe, opłat i Alipay, czyli tak zwane Jifubao po chińsku. Natomiast banki zostały jak gdyby odsunięte na pobocze. I co się z tym wiąże? Są teraz 5 albo 6 różnych form płatności używane na co dzień przez nas. Począwszy od WeChatu, Jifubao, Doudou, APP, aplikacje wszystkie własne, które banki mają również, mają możliwości. Są również portale internetowe, które posiadają taki ten klucz szyfrowy. Do tego jeszcze można w okienku zapłacić. Do tego jeszcze można... Co tam jeszcze można zrobić? Można zrobić przy pomocy ATM-u. Tylko nigdy nie zunifikowano tego systemu płatności. Stąd też zrobiło się zamieszanie. Mówię wam tak, że mam różne płatności, w różnych formach są te płatności robione. Piękna pogoda, piękne słońce, piękne niebo. To jest też bank i też firma ubezpieczeniowa. A tam też bank. Tą panią, która kupiła 15 lat temu tą działkę kukurydzy, osobiście poznałem. Taka 70-latka z Tajwanu wyczuła nosa. Tutaj było naprawdę, jak ja przyjechałem, to tutaj w tym centrum nie było nic, nie było tej stacji metra głównej.
wszystko było albo rozkopane, albo kukurydza i jakieś tam ziemniaki czy zielone sałaty. I nikt by się tutaj nie spodziewał, że tutaj się tak stanie, tak to rozkwitnie i ceny tak pójdą wysoko. Zwróćcie uwagę, na przejściach już mają teraz kamery, które wlepiają mandaty za przejście na czerwonym świetle. Coraz więcej tego w centrum. W centrum w tym roku od lutego wprowadzono również kary za trąbienie w Suzhou. Szanghaj to już ma od dawna. Pekin i inne miasta. Ale śliczny railway, mają go w wersji elektrycznej i w wersji hybrydowej. Jechałem tym ostatnio taksówką. Fantastyczne auto w środku. Duże, takie praktycznie, nie wiem jak co to jest, jak Golf Kombi czy tam Jetta Kombi. Bardzo ładne, bardzo duże, bardzo przestronne. W którymś z poprzednich moich odcinków jest w całości pokazane, tylko nie wersja kombi. A tutaj moje osiedle z drugiej strony. No i to jest jedna z najstarszych zbiorczych stacji metra. To co widzicie pode mną, to jest stacja metra. Jedno wejście, drugie wejście i tutaj mamy wejście na dół. Ktoś mnie pytał, żeby zrobić metro w Suzhou. Nie wchodzę, bo tam dużo jest... oni się tam za bardzo denerwują, podniecają, ale jest fajnie zrobione metro w Suzhou. Dla tych, co nie widzieli poprzednich odcinków, zejdę. Przy wejściu do metra to sprawdzają wszystkie kody zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba wyłączać. Później nie wyjdzie mi po prostu złożenie filmu na jednym ujęciu. A jak zauważyliście, nie robię specjalnej składni filmów, tylko po prostu z ręki to, co nakręcę, to później pokazuję. Bardzo dobra tajwańska sieć, 85 stopni. To temperatura napoi, które serwują w środku. Ciasta, kawy, wszelkiego rodzaju napoje, herbaty gorące i ostatnio mają bardzo dużo takich różnych mrożonych słodkich napoi. A tutaj sobie przy tym ciastka kupię, bo tutaj się znajduje taka sieć, nazywa się Changfa Cake i oni mają właśnie ciastka tylko lokalne dla Suzhou. W ogóle bardzo stara sieć, 300-letnia. A mówi się o tradycji robienia tych ciastek od 600 lat. Zapoczątkował tą tradycję robienia tych ciastek chyba jeden z cesarzy. Nawet nie wiem, czy nie Qinglong. Pokażę wam te ciastka. No właśnie, tu jest Changfa. I tu są ciastka, które sobie dzisiaj kupię. Najbardziej uwielbiam, te przypominają troszeczkę makowiec. A w środku to są przypalone czarne ziarno sezamowe. Też bardzo lubię mafinki czekoladowe, są przepyszne. Tutaj jeszcze raz jest ten makowiec. Również te ciastka, herbatniki, ale takie mięciutkie herbatniki, mięciutkie eklery. Polane czekoladą, prawdziwą czekoladą, także jest ciekawe. A tu akurat ciastko z mięsem. Ciastko z mięsem, także bardzo fajniutkie. Zapytam się, czy mogę wziąć gotówkę. Też mają ostatnio mają kanapki, oferują i siędzinkę ją ma. Oferują kanapki, oferują wszelkiego rodzaju. Teraz nawet maszynę z kawą ma. Maszynę z kawy mają w środku. Chleby. Ktoś mówił, o jak dużo plastiku i tak dalej. Nie, no to nie jest plastik, to jest celofan, który wygląda jak plastik. Czyli celuloza. Nie celofan, celuloza. Królowa napoi, Chin. Ostatnio coś nie mogę pić, nie wchodzi mi, za słodka jest chyba. Coś, smaki się zmieniają podobno co 7 lat. Krosantki. Dobra cena. Jeśli są tak dobre jak prawdziwe krosantki, to... na pewno kupię sobie i te ciastka są. Ciastka z custardem w środku, czyli z taką jakby masą jajeczną, słodką, bardzo dobrą. Ulubiona. Szczególnie do kawy czy do herbaty to jest fajne. I to jest ciekawe, bo
ich wypieki, wyroby często są robione nie w piecach, tylko są robione na parze, nie ma po nich zgagi. Czekaj, hejdżyma Liang Kuai da, czekaj. Czy Liang Kuai ma, szeda, się. A jo, czekli muofy? Lianga, tu. Szyda, szy. Lianga, Liang Kuai ba. Czyga yuan yuan da duo na, jest tian de ma, hai shi xian de ma, zhe ge zhen zhe zhe ge san kuai da. Yuan yuan da na, tian da, liang kuai da. Hao. A. Liang ge ba, xixie. Xinku le a. No i tyle, szybko zrobione zakupy. Zapłacę gotówką, no bo mam telefon włączony, dlatego nie mogę używać płatności telefonowej. Ja chcę z jednego ujęcia zrobić metro w środku. Sam szykujcie. Bardzo lubię, coraz fajniejsze mają te smaczne kanapki na styl brytyjski, bez delikatne z jajkiem, bez skórki. Mają bardzo fajny serwis tutaj i bardzo grzeczni są ci wszyscy ludzie i dają torebki za darmo. Dają torebki za darmo, nie trzeba się tutaj użerać z nikim. Ja wyjdę drugimi drzwiami, żebyście zobaczyli, jak wygląda stacja metra. Widzicie, ile jest obsługi tutaj na stacji metra. Kamer, sprawdzania, przeglądania. Nawet jakbym chciał nakręcić, to bym tego nie nakręcił, bo jest za dużo. Tym bardziej, że jeszcze są tacy, taka jak gdyby, nie wiem co to za rodzaj policji, nazywa się Tecin. To są taka jak gdyby, to jest policja, ale nie jest policja, jakby to powiedzieć, pełno, kurczę, nie wiem jak to wytłumaczyć. Taka półprywatna policja, to znaczy oni mają uprawnienia policji, ale to jest jak gdyby prywatna firma. I oni właśnie, bardzo dużo się ich teraz ostatnio pojawiło w okresie nowego roku, chyba dla bezpieczeństwa. I teraz przez to, że chyba mieli długie kontrakty, to są wszędzie dookoła. No i męczą, mordują tym sprawdzaniem tych dokumentów, kodów paskowych. Tutaj wyjdę i zobaczycie, gdzie wyszedłem. Jeszcze dużo, dużo miejsc nie jest otwartych po chińskim nowym roku. Pracownicy również nie powracali. Jeszcze będą wracać trochę czasu. Widzicie jeszcze raz ujęcie na wielkie gacie. I sobie tutaj odbijemy w prawo. Po lewej, po prawej stronie są galerie handlowe. Nie są za popularne, no bo raz, że ludzie oszczędzają pieniądze. Dwa, myślę, że nowy rok spowodował, że ludzie teraz troszeczkę są wypłukani z gotówki. Ostatnio otwarł się Morton. Chicagowska sieć stekowa. Byłem tam z nimi parę razy, ale powiem wam, że jeszcze nie osiągnęli w pełni lokalsi umiejętności robienia steków po amerykańsku. No ja myślę, że oni tylko wykupili franczyzę. Drogo jak 100 pieronów w środku za steka. Takiego zwykłego steka chyba. 150 gramów trzeba zapłacić $120. No ale to płaci się za nazwę. Przerzuciłem się ostatnio z McDonalda na Burger Kinga, bo mają za projektor własnego hamburgera, wprowadzili ten system. Zapnę plecak. Plecaki są takim codziennością w Chinach, bo są wygodne, ale my mają dużo przegródek, czy to na pieniądze, czy to na paszport, czy to na klucze, za 5 i tak dalej. Ekspaci wyglądamy jak idioci z tymi plecakami. Od razu można rozpoznać ekspata z plecakiem, no bo ma się praktycznie całe życie w plecaku zapakowane. Jeszcze święta w niektórych miejscach się nie skończyły. Stąd też widuje się dużo obcokrajowców z takimi dużymi, masywnymi plecakami, z dużym, masywnym opakowaniem. Ogromną ilością przegródek, jedna na jeden telefon, drugi telefon, paszport, dokumenty, to, tamto, siamto, karty kredytowe do banków. Jest tego od groma. O czym chciałbym troszeczkę dzisiaj zacząć mówić? Gentryzacja, tak? To się chyba tak to słowo nazywa.
Społeczeństwo staje się coraz zamożniejsze. Tutaj ukończyli zamożny budynek rezydencyjny. Bardzo często stoją dosyć drogie samochody przed nim. Na każdym kroku pojawił się Starbucks. I społeczeństwo... I społeczeństwo staje się naprawdę zamożne. I coraz trudniej normalnym, zwykłym ludziom żyć w Chinach. To coś takiego, co się stało na Greenpointzie w Nowym Jorku 10 lat temu. W pewnym momencie zaczęła palestra, artyści, lekarze wykupywać zwykłe familoki na Norman Avenue. Moja rodzina w ogóle jest z Norman Avenue. I muszę jednak poprawić ten plecak. Okej, teraz jest już dobrze. I ceny stały się tak zaporowe, że normalni ludzie już nie mogli tam żyć. To się nazywa gentryzacja. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Po angielsku jest gentrification. Także nie wiem. Wzrastanie zamożności, albo inaczej rozwarstwienie chyba społeczeństwa. Przepuścił mnie święto. No i tutaj właśnie taki jest rezydencyjny budynek. Otwieracze, drzwi w rękawiczkach. Często tutaj stoją... Nie widuję często drogich samochodów, ale często stoją takie samochody. Takie. To jest oznaka zamożności. To kosztuje teraz tutaj 200 tysięcy, 300 tysięcy dolarów. Tak zwane fangcha. Wzięła się ta moda z Hongkongu. Gwiazdy filmowe z Hongkongu jeżdżą tymi samochodami. To są kierowcy z przodu, a z tyłu ogromna taka przestrzeń wygodna. Wymoszczona kanapa. Często plazma. Może kiedyś będzie okazja, pokażę, ale wieje. Pokażę, jak wygląda on w środku. Przepraszam. Byłem ostatnio bardzo zajęty, stąd też nie miałem czasu. To jest część Dom Fangzhimen, właśnie tych wielkich gaci, tego kompleksu. Wielkie gacie po lewej stronie. Po prawej stronie są 3 bloki, po lewej stronie też 3 bloki. To moje osiedle tutaj. I po prostu nazbierało się dużo rzeczy pod koniec nowego roku, które trzeba było ogarnąć zaraz przed końcem nowego roku i zaraz na początku nowego roku. Dzisiaj już drugi, trzeci dzień. Czyszczą kanały po ukończonych budowach. Doprowadzają kanały, jak i infrastrukturę perfekcyjnie. To są budynki pracowników, którzy budują. Tutaj wszystko mają na miejscu. Sprzężony gaz, wszystko na miejscu budowy. Normalnie totalny zachód teraz, jak się obserwuję. Mam kolegę architekta amerykańskiego, który mówi, że naprawdę poprawiła się jakość. Jedynie mówi, że na czym jeszcze cierpi infrastruktura podczas budowy jest, że zanieczyszczają się kanały wodami używanymi do budowy, ale mówi, że coraz mniej tego widzi. I on jako amerykański architekt z Kalifornii mówi, że jest zaszokowany tempem i szybkością. Myślę, że ten krótki post troszeczkę was zaciekawił, oderwał. Bo tutaj macie taką, tylko to jest taka mniejsza Honda właśnie. Z kierowcą. Często są w kolorze białym, a mało ich widuję czarnych. Będę starał się coraz więcej postów robić. Tym bardziej, że wróci się na ten taki stały tryb. Wróciła gosposia, jest pomoc w domu. Można się zająć całkowicie pracą. I wrócić w normalny tryb, czyli tak codziennie te 10-15 minut spędzić na blogu. Zrobić post. Podzielić się z wami moim codziennym życiem. A z drugiej strony też im więcej obowiązków, tym lepiej. Bo bycie zajętym to jest fajna jednak sprawa. Rowery wymieniają po nowym roku. Bo teraz będą takie, przedtem były na kody QR, a teraz będą już tylko na takie dotykowe. Stąd też wszelkiego rodzaju rutyny i dodatkowe zajęcia są dobre dla samopoczucia i dla optymizmu i w ogóle takiego ducha pracy. I myślę, że ten blog jest też taką formą kontynuowania jakiejś takiej działalności jakiejkolwiek. No tyle na tyle. Pozdrawiam wszystkich Polaków, rodaków w świecie, wszechświecie. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat.